Siemaneczko, siema, siema, z tej strony Interstra. Dzisiaj zagramy w naszą najlepszą grę, czyli Blockade 3D, którą w ogóle pierwszy raz gram. To jest w ogóle mało graczy tutaj jest bardzo. Aczkolwiek nie szkodzi. Jak widzicie... Oj, co się stało? Dobra, utknąłem. Nie wiem, ja jestem niebieskim, a mam... A strzelam do żółtego. Aha, dostałem głowę zza ściany. Super gierka, no. Jest jakiś snajper w ogóle. Jakiś zielony. Muszę go zabić, bo widzę, że sobie nie radzi. O, oczywiście strzelałem snajperzy. Muszę się skraść. Dobra, teraz mam okazję. I myk, głowa. Uwaga, uwaga. Szybciutko, szybciutko, zanim oni wychlą. Kurde, umrzyj. Kurde, co się w ogóle stało? Dobra, jak widzicie, gierka jest martwa. Czyli nie jest taka martwa, ponieważ gracze teraz grają. Aczkolwiek to jest jedyny serwer, na którym można zauważyć graczy. O, ale głowę dostałem tej. To nie jest złe. Oczywiście jedyny serwer, na którym można znaleźć graczy, to jest właśnie ten, zimowa łapa, nie? Oni mają snajperki, to wbiłem w ogóle, jest jeszcze jeden serwer, aczkolwiek na tym serwerze... A na tym serwerze jest gościu, który sobie zrespił, znaczy nie zrespił, tylko sobie na multikontach sobie otworzył 6 graczy o tym samym niku i sobie ich zabija z noża. Więc to było trochę bez sensu, żeby mu psuć zabawę. Czyli po prostu levelowanie expa, nie? A tak poza tym to ginę, ginę, ginę. No właśnie, zginąłem. Wiem, że shotgun nie jest na taką mapę, ale... snajper. Dobra, ukryłem się. Gierka jak najbardziej fajnie działa. A gościu super, że szedł w ogóle z łopatką i mnie zabił z karabinu. Muszę go teraz dopaść. Patrzcie. Giniesz. Jak widzicie, ogólnie gierka jest naprawdę fajnie wygląda, w miarę fajnie wygląda. I fajnie też działa, nie? Aczkolwiek te hitboxy są zepsute. I mogłaby być lepiej po prostu, mogłaby być lepiej jakby marketingowo obczajona ta gierka, ponieważ no mało graczy jest, bardzo mało, naprawdę. Na blokadę, zwykłym blockade jest chyba tam więcej graczy o wiele, z 300 czy 400, a tutaj jest tylko 20 graczy chyba. Więc to jest naprawdę malutko, żeby zaistniał jakikolwiek serwer. A tu jest jakiś deadmatchek. Tu jest w ogóle punkcik do przejmowania, ale ja nie chcę przejmować punktu, tylko chcę strzelać w głowy. Super, super się zabija plecami, nie? No właśnie lubię takie, wiecie, gdzie hitboxy są zepsute. Muszę iść tutaj w prawo, żeby dojść do bazy niebieskich chyba, o ileś, czy zielonych, chyba niebiescy to są. No i spróbujmy jakoś zabić, nie? Bo naprawdę zabijanie plecami jest trochę przeszkadzające, uciążliwe. W zieloni. Dziura. No i ogólnie no gierka naprawdę fajnie by się zapowiadała. Aczkolwiek w ogóle te, co to jest dziwne tutaj, ten z menu. Super, że się ten pokazuje, że rozwalam, ale nie mogę bloczka z daleka rozwalić. Utknąłem, dobra, dziwne co jest. Teraz. Aha, dostałem głowę w ogóle z końca mapy. Gdzieś, gdzie ja w ogóle nie mogę strzelać.
Nie ma sensu chodzenie górą. No bo są sami snajperzy, nie? No jak mówiłem, gierka naprawdę fajnie się zapowiadała, ale niestety jest słabo z marketingiem i w ogóle zepsuta. No bo te hitboxy, oni nie naprawią tych hitboxów, nic nie naprawią. Ten blokiet już w ogóle długo chyba jest. Bez żadnych... Co jest w ogóle? Gościu strzela obok mnie i mi głowę trafia, nie? Co za w ogóle magiczna sprawa. Spróbuję sobie górą przejść. Nie uda mi się na pewno. Główka. Ale dostałem w ogóle. Ale dwóch zabiłem, nie? Jakie mam statystyki? Nie mam pojęcia, gdzie ja jestem. Chyba jestem w... Nie, nie jestem w czerwonych. Nie, jestem w czerwonych. Chociaż mam niebieską kamizelkę w ogóle. Dziwna sprawa. Mam 7 chwili. A, zginąłem. Ale to co? Zaraz będzie jeden za jeden. Bo zaraz idę go dopaść teraz właśnie. Patrzcie. Nie, nie idę dopaść. Gościu wyparował. Gościu w ogóle wyparował, raczej wyparował i wciągł go i się pojawił przede mną. No dobra, nic się nie dzieje tutaj. Kurde. On stoi i będzie stał tak. Dobra, to wezmę pistoletka i spróbuję. O Jezus. Dobra, super po prostu. Uzi, z Uzi mnie zabił. Ciężko tutaj w ogóle zabić tymi brońmi, gdy hitboxy są po prostu zepsute, nie? Wszystkie możliwe sposoby są hitboxy zrąbane. Takie opóźnione są. Dobra, ktoś tu będzie zaraz szedł. Idzie ktoś. Czuję go. Jest tu żółty. I myk po głowie. Lol. Tu ktoś chodził? Myk! Po głowie! What the hell? Gdzie on jest? Dobre, myślałem, że nie zdążę przeładować. Ale śmiesznie się co w to gra. Czuję się, jakbym surfował po prostu. Jakbym surfował. Kurde, w ogóle strzeliłem obok niby. Ale to było dobre, nie? No coś przynajmniej się dzieje, nie? Kilkunastu graczy jest. Fajnie, mi się podobają te modele broni, nie? O, idzie ktoś. Ktoś szedł. I ktoś znikł. Gdzie jest łopatka? Szybko! Dobra. Śmieszne to było. Zabiłem go. Ktoś idzie, czuję to. Kurde, byłem za ścianą znowu. Aj, a bo się ściany da przeskanowywać na pewno. Ale to już jest inna sprawa. Trzech tam było, mogłem ich trzema strzałami ściągnąć. Aczkolwiek się nie udało.
Tu gościu coś kopał, nie wiadomo co on kopał tutaj. Żelazo chyba. W innej grze chyba się znalazł. A my tutaj powoli, oni mnie próbują zabudować, patrzcie. Weź tu gościu, weź się ogarnij. Weź to zepsuj. Tu jakieś przejście jest w ogóle? Nie jest jakieś przejście. Kurde, schyliłem się i tak dostałem banie, nie? Ciężko naprawdę wyczuć tą grę. Bo nie wiem, czy ta gra jest taka... No bardziej, bym powiedział, niedokładna. Ktoś tu idzie? Wiem to. Ktoś tu idzie. Czuję jego zapach. Myk! Tak, to ten zapach, ale czuję kogoś jeszcze. To jest kogoś w ogóle ich baza niebieskich. Wolę tu nie stać, ponieważ oni mają czapki, a ja jestem praktycznie na strzała. Czekajcie, gdzie tu jest broń? Trójka. Idzie ktoś. Czuję go. Dalej, dalej. Nie ma nikogo. I myk. Nie. Znikam. Ktoś nade mną jest. Myk. Plus dwa. Co wy robicie tutaj? Kopiecie tunel? Ludzie. Oj, to jest tunel żółtych. Lepiej się tu skampię. Bo wiem, że zaraz stąd wyjdą, 100%. Idzie ktoś. Asysta. 15 killi mam. Nie ma nikogo. Ciężko naprawdę tutaj wyczuć cokolwiek. Głowa. Wolę nie wychodzić. Naprawdę, ta gierka by mogła mieć jakiś tam sukces, ale jest tak na odpierdziel trochę zrobiona, nie? Bez żadnego przyłożenia. Dobra, koniec mapy. Koniec mapy. Jakiś gościu w ogóle ze swoim zdjęciem profilowym, Maximum Kills. Nie Maximum Kills, tylko ma jakąś nazwa XXT... Tmi... Nie mam pojęcia, bo ta biała... Czcionka jest do dupy na tym śniegu. Super kontrast po prostu. No podoba mi się dopasowanie kolorów, dopasowanie wszystkiego. Uważam, że naprawdę jest to bardzo dobre. Dobra, co tutaj powinienem zrobić teraz? Continue. Teraz dołączę do... gdzie jest najmniej graczy, by się przydało sprawdzić. Dobra, do żółtych dołączają, do zielonych. Idę do zielonych. Shotgun mi się podobał bardzo. A tu nie mam nic, nie mogę nic zrobić, dobra, fight. O nie, teraz jest jakaś mapa w ogóle. Oj, dziwna. Pewnie otwarty teren. Miejmy nadzieję, że to jest, nie, to są jakieś budynki. Ale jest dużo otwartego terenu w miarę. W ogóle fight, dobra. Jestem sam. Jest tutaj na 6 graczy. Jestem sam na 6 graczy. Tu na pewno są jacyś żółci. Nieco w ogóle helikoptery jakieś latają. Helikopterki. A w ogóle mam wszystkie ustawienia graficzne na maksa. A ten render distance to jest takie tragedia taka. Szok. Nie mogę wskoczyć tu. Do łódki. Bo poszedłem na w ogóle drugi koniec mapy. Poczekajcie, M. Jestem w rogu i nie ma tu nikogo. Gdzieś poszedłem w złą stronę. O ja, zamknięte przejście. Aha, i to patrzcie na to, widzicie? Rozwalam niby blok, ale nic się nie pokazuje. Muszę podejść bliżej dopiero, żeby zepsuć ten blok, ale bez sensu trochę. To jest bardziej mapa dla snajperów.
w ogóle fajne helikoptery. Szkoda, że nie dałoby się nimi latać. Jakimiś helikopterami z działkiem. A w ogóle to jest kapturę, nie? To muszę na środek iść. Właśnie, i przejąć. Przejąć muszę bazę. Widzę go. Ginę, no właśnie. Nie miałem szans po prostu. Ma jakiegoś AK-cza dziwnego. AK-47 albo AK-74. A ja miałem tylko ten żałosny pistolecik. Ogólnie no, nie opłaca się brać MP5, ponieważ jest, czy MP4 to jest chyba. Ponieważ jest słaby bardzo, a tym shotgunem albo pistoletem szybciej zabijesz ten MP4. Tu jest oczywiście do przyjmowania punkt. Dobra, znowu pomyliłem się. Ktoś tu jest? Nie wybuchło, myślę, że to wybuchnie. Police, 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 open up, open up. Gdzie wy jesteście? Boom, myk, wybuchło. Capture the base. A teraz cały czas przyjmuję bazę. To jest mój tron. Dobra. Ente, nice try. Nie ma nice try. GG powinno być. Gdzie jesteście wszyscy? I myk. Aha, dobra, dostałem znowu za ściany. Gościu w ogóle widzieliście, strzelał obok, a dostałem w głowę, nie? Znaczy nie w głowę, po prostu zabił mnie. Dziwne, bardzo dziwne. Gdzie ja jestem znowu? Poczekajcie, może... Nie, dobra, nie biorę MP5. Ten shotgun jest zarąbisty. Dwa strzały zabija. A jeden w głowę czasami. Gdzie jest ta baza? Może pójdę jakoś na plecy przeciwników czy coś. Czekajcie, jak tu przedostać się? Gdzie tu jest? Ajajaj, muszę to rozwalić pistoletem, serio? Dobra, tu jest łopata. Czysto. Poczekajcie, w ogóle z dwóch stron jest? Nie, tylko jedno jest na środku. Dziwna mapa w ogóle, nie? Widzę kogoś? Ha, w ogóle nieważne. Dziwne oznaczenie jest, nie? Że za ścianą widziałem go jakby. Tą kropkę. Myślałem przez chwilę, że strzeliłem w swojego. No ale dobra. Niech im będzie, niech tym razem im będzie. Następnym razem to on dostanie głowę. Chociaż tu ani jednego killa jeszcze nie zrobiłem. No właśnie. Cip, cip, cip. Gdzie on jest? Wow. Nie wiem, czy to był mój, czy kto to był? Może to był... Nie, to był on. Tak. O to chodziło, gościu. W ogóle te strzały są niedokładnie ustawione, że jakby... Ups, ktoś tu jest? Asystka, nie wiem za co. Po snajpie trochę. Ktoś tu idzie? Kurde, ten pistolecik to jest jakaś tragedia. Nawet mu kasku nie zdjąłem. Ale idę go dobić. Tam w ogóle jakiś biały znacznik jest? W ogóle co to za znacznik? Aha, że trup chyba. Chyba, że trup. Że moja drużyna, coś z nim się stało. Poczekajcie, zobaczę co na górze można. Aha, nic nie można. Aha. Dobra, tu jest w ogóle ustawione na odwrót wszystko. Pod te klawisze, próbuję wykopać dziurę. Nic, a nic tu nie ma. Szybciej, szybciej. Dziurę też. W ogóle na górę da się wejść. Ale po co on tu wchodzić, jak ja nie chcę wchodzić na górę, tylko muszę przyjąć punkt. Aha. Dobra, w tamtą stronę zupełnie pomyliłem kierunki. Znowu poszedł na wodę. Tu znowu trup jest.
Czy ktoś tu się kampi? Aha, znowu byłem za murem i dostałem no głowę, no. No trudno, no dobra. To było wszystko, ponieważ jak widzicie, nic nie możemy zrobić. Kompletnie nic nie jesteśmy w stanie zrobić, w ogóle ja przyjąłem większość bazy. Nic nie możemy zrobić, ponieważ no te hitboxy to jest tragedia. Nie to, że ja nie zabijam, tylko po prostu ktoś mnie zabija, chociaż jestem za ścianą. Ostatnie podejście, no właśnie, takie podejście. Dobra, to dzięki za oglądanie, trzymajcie się, cześć.